Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest pan Tomasz Orłowski, profesor Tomasz Orłowski powinienem powiedzieć, były ambasador Polski w Rzymie i w Paryżu, wykładowca na Akademii Fryca Modrzewskiego w Krakowie i na słynnej Sciences Po w Paryżu. Dzień dobry. Panie ambasadorze, dzień dobry. Kiedy pan ostatni raz był w MSZ-cie? Dwa lata temu, kiedy dosłownie, chyba to był 2 października, czyli minęliśmy się, czyli wtedy, kiedy rozwiązano ze mną umowę o pracę. A czym pan podpadł? Całokształtem? Nie. No, prawdopodobnie całokształtem, a formalnie wiekiem. Innymi słowy mówiąc, nie podpadłem na żaden skrót typu PZPR, WSI, MGIMO, TW. I podpadłem na PESEL. Na PESEL. A proszę powiedzieć, co tam się teraz wyrabia? No to jest zawsze, nawet jeśli się nie było już długie lata, czy tam 2 lata, wydaje się wiecznością w tej chwili, po prostu jest poczucie, że ten gmach przestał pracować, przestał funkcjonować. Oczywiście bywa zawsze, że są lepsze i gorsze okresy. W tej chwili jest całe poczucie bezradności. Sekunda, ale czy pan mówi, że nie mamy polityki zagranicznej, że nie mamy dyplomacji? Ale oczywiście. Ani tego, ani tego? Oczywiście, że tak. Bardzo prosto wyjaśnić. Zasadniczo mogę powiedzieć, bo widziałem to jednak z bliska, że partia rządząca zrezygnowała z prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej w zasadzie od początku swojego mandatu, czyli już prawie 8 lat. Dlaczego? To można wyjaśnić. Można wyjaśnić łatwo. Podstawową rzeczą jest to, że w koncepcji polityki ważniejszą rolę odgrywa jej część wewnętrzna niż zagraniczna. W związku z tym zagraniczna, szczególnie przy bardzo dużej obojętności. Pana prezesa partii, to mnie interesuje. Tak, w związku z tym to jest, nie interesuje, nie czuje, nie widzi uzasadnienia. W związku z tym ta polityka została bardzo ograniczona, szczególnie, że i to jest istota sprawy, polityka zagraniczna jest zawsze grą idącą w dwie strony. Ja coś daję, coś dostaję w zamian. Ja coś komentuje, ktoś komentuje mnie. W związku z tym to, żeby nie być w jakikolwiek sposób ograniczony w swojej władzy wewnątrz kraju, wymaga elementarnej otwartości, tak, po prostu. Tak. Czyli brak tej otwartości pozwala na budowanie tych sztucznych granic i mówienia nie życzymy sobie ingerowania w wewnętrzne sprawy polskie. I to jest polityka zagraniczna. Ta polityka zagraniczna... Chociaż nikt tego nie robi. Nie, nikt tego... Znaczy, robi w takim stopniu, w jakim na przykład w przypadku Unii Europejskiej wynika po prostu z faktu, że należymy do tej samej organizacji, która nie jest organizacją typu ONZ, czyli organizacją jedynie, powiedziałbym się, w większej mierze normatywną niż operacyjną, ale Unia Europejska jest organizacją, która prowadzi do zintegrowanych form polityki. Czyli Unia ingeruje na zasadzie, jeśli ktoś mówi w restauracji, ewentualnie do klienta, proszę uprzejmie widelcem i nożem jeść, a nie rzucać winy klientów, prawda? Na przykład. A ten odpowiada, proszę nie ingerować w moje wewnętrzne sprawy. Bo to moje sztuczce, tak jest. Właśnie, jesteśmy zintegrowaną częścią i takie same uwagi zgłasza się pod rządem, pod adresem każdego innego państwa członkowskiego. I teraz tak, dyplomacja jest służbą, która wykonuje politykę zagraniczną. W momencie, kiedy nie ma polityki zagranicznej, to nie ma co robić. To nie ma i może się spokojnie zająć biznesem, tak? Tak, albo przede wszystkim może zostać wymieniona na amatorów. Na amatorów. A teraz są amatorzy? No naturalnie, że tak. Czyli teraz są amatorzy, którzy udają dyplomatów, tak? Tak. Bo jest taka rzecz, na którą zawsze chcę zwracać uwagę. Dyplomacja to jest zawód. To jest taki sam zawód jak dziennikarz. Trzeba studiować, żeby zostać dziennikarzem. Poza tym, że trzeba mieć również chociaż ja powiedziałbym, że można zostać, dzięki Bogu, dobrym dziennikarzem, mimo tego, że się absolutnie studiowało. Zgodę. To jest
To samo dotyczy studiów, jeśli chodzi o dyplomację, ale tak czy inaczej, jest to zawód. Zawód, który wymaga wiedzy, doświadczenia, praktyki. Natomiast ja widzę, że jest takie podejście, jakby to było zajęcie, które nie wymaga żadnego przygotowania. Czyli nie matura, lecz chęć szczera. Tak, absolutnie. Jak widzisz, ja sobie nie zadaję tego trudu, ale moi koledzy oglądają przesłuchania kandydatów na ambasadorów RP, którzy dzisiaj wyjeżdżają. Do Brazylii pan chciał powiedzieć. Przykładowo, na przykład. Do Australii. Pani, że pani jedzie na ambasadora do Brazylii, tak. I na Twitterze mąż jej gratuluje, że ona tak dzielnie się uczyła portugalskiego rok. To generalnie bardzo śmieszne było jeszcze mówienie. Nazywała swoją kandydaturę mianem high profile, high political profile. To jest dosyć dziwne, ale... I na czym polega to high profile? Na tym miałoby polegać... U pana Dudy pracowała? Tak. Podczas gdy oczywiście w zawodowych dyplomacjach europejskich coś takiego nie istnieje. Nie istnieje nic takiego w dyplomacji brytyjskiej, amerykańskiej. Amerykańska co innego. Mówię europejskiej. Brytyjskiej, francuskiej, włoskiej, niemieckiej. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych ma prawo wskazać kandydata na ambasadora, ale kandydat prezydenta musi zostać zatwierdzony przez Senat. Czyli nie ma mianowania przedstawiciela, który nie ma zgody Senatu. U nas też de facto musi. Nie. U nas Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu ma jedynie głos opiniodawczy. Czyli MSZ może to, czy prezydent, czy minister spraw zagranicznych może to prezydent zignorować? Prezydent programowo ignoruje to od 30 lat. To jest przyjęta praktyka, ponieważ w innym przypadku oznaczałoby to ograniczenie kompetencji prezydenta opisanej w konstytucji. To ja rozumiem, ale to rozumiem też w praktyce, jeśli to ignorowanie opinii parlamentu jest poniekąd wręcz zwyczajem, tak. Wynikającym co więcej z prawa, tak. To ja rozumiem, że korpus dyplomatyczny się w Polsce przez 2 lata jeszcze nie zmieni ze względu na gospodarza Pałacu Prezydenckiego. No to zobaczymy jak to będzie. Przede wszystkim korpus dyplomatyczny to nie są wyłącznie ambasadorowie. Zacznijmy od tego. Korpus dyplomatyczny to są wszyscy pracownicy służby zagranicznej, wszyscy członkowie służby zagranicznej, których jest dużo więcej niż samych ambasadorów. Ja się w tej chwili obawiam tego, w jakim stanie znajduje się ta służba. Czy jest jeszcze coś odbudowywać, tak? Tak. Przede wszystkim chodzi o ten szczebel średni, czyli taki, który może już podejmować stanowiska typu kierowników wydziałów, zastępców ambasadorów itd. Tych, którzy profesjonalnie muszą być najbardziej już przygotowani do tego. A działalnością biznesową, wracając do MSZ-u, czy niektórych wysokich urzędników MSZ-u, jest pan zdziwiony? Jestem zdziwiony. Nie, zmysłem biznesowym? Zmysłem to może byłbym zdziwiony, natomiast działalnością nie tyle jestem zdziwiony, co po prostu ona jest niezgodna z prawem. A poznał pan pana Wawrzyka? Miałem z nim raz do czynienia i to jest raczej wspomnienie, którego nie chcę sobie. Tak? Szczególnie tak. Nie sprawił wrażenia. Znaczy, jak powiedział mówił Lech Wałęsa, nie było między wami chemni. Nie było chemni. Ani żadnej innej. Nie sprawia wrażenia. Wawrzyk łamał prawo? Czy... Ewidentnie łamał prawo. Znaczy, jeszcze przypomnijmy, sekretarz stanu i poseł na Sejm jest politykiem, a nie dyplomatą. Jest politykiem. Szczególnie taki, którego partia nominuje, wysuwa na kolejne stanowisko, tak typu rzecznik tak jest. Praw obywatelskich. Również, ale przede wszystkim jest członkiem parlamentu, czyli jest politycznie wybranym kandydatem. Tu zresztą nie ma w tym niczego niewłaściwego. Tak bywa i taki jest system. Możemy się opierać jedynie na dokumentach, które zostały ujawnione przez kontrolę poselską w MSZ-cie, no bo to są jedyne takie, którymi możemy dysponować w sposób pewny, powiedziałbym, z których wynika, że wiceminister spraw zagranicznych używał nacisku wobec konsulów, żeby wydawali wizy. Ten nacisk był oczywiście w odpowiedni sposób wyrażany, to znaczy nie bezpośrednio jego poleceniem, tylko przekazaniem rekomendacji przez
dyrektora departamentu, co wychodzi na to samo. Otóż w ewidentny sposób ingerowanie polityka w proces przyznawania wiz jest łamaniem prawa, dlatego że ustawa o czynnościach konsula RP nie zezwala na coś takiego. I w tym zakresie możemy powiedzieć o łamaniu prawa. Czy pan Rau powinien przestać być ministrem już? Ja to mówię od 3 tygodni. Tak? Tak. Ja to mówię od 3 tygodni, dlatego że ja dostrzegam rzecz podstawową, jaką jest utrata kontroli nad resortem. Ale mówi pan w odniesieniu do tej sprawy, czy ogólnie? W tej chwili mówię, zaczynam od tej sprawy, czyli od sprawy wizowej. Jeśli najbliższy współpracownik ministra spraw zagranicznych, bo wiadomo, że sekretarz stanu Wawrzyk był najbliższym spośród wiceministrów, co można łatwo udowodnić, choćby faktem, że minister go delegował do tak zwanego konwentu służby zagranicznej, czyli ciała stworzonego nową ustawą, które wyłania kandydatów na ambasadorów. To pan Wawrzyk w imieniu ministra, czyli człowiek zaufany. Minister nie wie, jakie są działania wiceministra. Minister nie wie, jakie są działania służby konsularnej w tym zakresie. Powiedziałbym, nawet jeśli zakładając, że nie wie, w najbardziej czystym układzie minister w takiej sytuacji oddaje się do dyspozycji premiera. Oddaje się do dyspozycji, żeby wyjaśnić sprawę. Natomiast my słyszymy w odpowiedzi jakieś zdrobnienia. MSZ się właśnie zaczął specjalizować w zdrobnieniach. Czy to jest afera, czy aferka? Tak, czy pana aferontko pana i tak zdaniem. Dalej. No to jest afera i to jest afera dużego znaczenia. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że niezależnie od ilości spraw tego rodzaju, ujawnienie procederu, który jest procederem kryminalnym, przestępczym, samo w sobie już jest aferą. Po drugie, afera tej nośności ma efekt w postaci dalszego obniżenia wiarygodności międzynarodowej naszego kraju, co jest szczególnie bolesne. To jest szczególnie bolesne. A zatem niezależnie od skali sprawy, jeśli mamy do czynienia z systemem, gdzie w MSZ-cie funkcjonują jakieś osoby, które zostały zatrudnione, które wydają polecenia, powołując się na upoważnienia kierownictwa resortu, to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie no, przestało być proces decyzyjny przestał być czytelny. Innymi słowy, niezależnie od tego, bo możemy na temat ilości wiz rozmawiać, nie mamy tych danych, ja nie będę o tym rozmawiał, bo danych precyzyjnych nie posiadam. Są różne, które słyszymy. Natomiast sam fakt, że jest to zjawisko, które nie dotyczy jednej placówki, nie dotyczy jednej placówki, tylko wielu placówek. Nie dotyczy jednorazowej kwestii. Czyli to system po tak, prostu. Tak. Z tego, co pan mówi, to nie aferka, a za to, jeśli ktoś już chce zdrobnień, to resort się zamienił w resorcik trochę. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Stał się resorcikiem. No ale powiedzmy, no wiemy, że dzisiaj z tymi cyframi to są jakieś problemy. Ktoś widzi 60 tysięcy zamiast miliona, to przestaje mnie dziwić, że w zakresie liczb może mieć różne opinie. A śledzi pan uważnie wypowiedzi pana Rała w sprawie stosunków polsko-ukraińskich? To jest coś wyjątkowo. Że mamy czas, usłyszałem, dekoniunktury. Tak, tak, ja też to usłyszałem. Też to usłyszałem i jestem tym niezwykle poruszony. Znaczy dekoniunktura jako efekt perfidnego działania, można by powiedzieć. No, dekoniunktura prawdopodobnie jest zasłużona przez drugą stronę, skoro wzywa się w trybie pilnym ambasadora, żeby wyrazić wobec niego protest. Ambasador Ukrainy 2 tygodnie temu był wezwany w trybie pilnym do ministerstwa, gdzie złożono na jego ręce protest. Więc to trudno mówić, że mamy do czynienia z sytuacją normalną, szczególnie w odniesieniu do państw zaprzyjaźnionych, szczególnie w odniesieniu do państwa, które deklaruje bezwzględną wolę pomocy
napadniętemu sąsiadowi. Czyli z tego, co pan mówił, nawiązując do tego, czego pan zaczął, czy relacje polsko-ukraińskie też stały się na finiszu kampanii zakładnikiem interesów partii rządzącej? Ewidentnie, tak? Ewidentnie. No, mówiłem na początku, nie ma polityki zagranicznej. Czy to jest dekoniunktura na własne życzenie i zamówienie, tak? Tak, jak najbardziej. Ja bym powiedział tak, ten symboliczny gest, że w posiedzeniu Rady Spraw Zagranicznych, czyli posiedzeniu Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, które odbywało się 3 dni temu w Kijowie, nie ma ministra. Po raz pierwszy w historii Rada Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej zebrała się poza terytorium Unii Europejskiej. I w tym nie uczestniczy polski minister spraw zagranicznych, co widzą wszyscy uczestnicy. Co widzą zarówno gospodarze, czyli strona ukraińska. I jak to czytają, proszę powiedzieć, ci ministrowie z innych krajów Unii? Zważywszy, że to się układa w pewną logiczną całość z wypowiedziami premiera, który zapowiedział, że przestaniemy dostarczać uzbrojenie Ukrainie. Czy to jest, jak to interpretować tę wypowiedź? No, usłyszeliśmy to dlatego, że nie mamy czego już oddawać Ukrainie, ale prasa światowa uznała to jednoznacznie za wyraz ochłodzenia stosunków. Łącznie z tym, że cytuje się, że nawet zauważył to papież Franciszek. Czyli message poszedł w świat. Oczywiście jest drugi, dotyczący spraw zbożowych. Bardzo techniczna sprawa, powiedziałoby się, bardzo źle rozegrana przez Ministerstwo Rolnictwa, to bez cienia. Z jakąś winą po stronie Ukrainy? Choćby niezręczności pewnej? Z całą pewnością niezręczność pojawiła się w momencie, kiedy Ukraina zaczęła atakować Polskę. Innymi słowy, ja myślę, i przyglądałem się wypowiedziom ambasadora ukraińskiego. Czyli tutaj Zeleński trochę przesolił? Myślę, że też. Tak? Myślę, że też. No, znaczy weszliśmy w fazę eskalacji. Jeśli mówimy, używamy takich słów dekoniunktura, to teraz użyjmy słowa eskalacji. A deeskalacja będzie kiedy? Po wyborach? Ja myślę, że strona ukraińska daje znaki deeskalacji od jakiegoś tygodnia czy 10 dni, bo tak jak przedtem były bardzo daleko idące wypowiedzi na przykład ambasadora ukraińskiego w Warszawie, to teraz wyraźnie tego nie ma. Były wypowiedzi wiążące się zresztą z decyzjami rządu ukraińskiego przedstawienia. Czyli teraz więcej dyplomatycznego milczenia, tak? A ta nieobecność polskiego ministra to jest afront, despekt, znaczący gest, pusty gest, czy coś znamionującego? No rewizję polityki. Ja wiem tak. Ja myślę, że to jest głównie w 90% gest wyborczy, czy przedwyborczy, w kampanii wyborczej, który ma dowodzić, że z Ukrainą potrafimy rozmawiać ostro, chociaż nieobecność nie oznacza rozmowy, tylko milczenie. Druga rzecz, która jest powszechnie znana i która jest pierwszą zasadą dyplomacji, nieobecny nie ma racji. Koniec. Nieobecny nie ma racji. Jeśli w Kijowie, słyszałem, minister spraw zagranicznych Francji mówi, Francja będzie pomagała Ukrainie w pokonywaniu etapów przystępowania do Unii Europejskiej. No, wydawało się do niedawna, że to my jesteśmy tym państwem, które chce, ma dane ku temu i które ma zaufanie strony ukraińskiej i które w dodatku krytykuje główne państwa Unii Europejskiej, bardziej leżące na zachód od nas, za niewystarczające poparcie. Dzisiaj się okazuje, że poparcie wyrażają te państwa dotychczas krytykowane, a Polski nie ma. Ale proszę powiedzieć, ci ministrowie krajów zachodnioeuropejskich, jak to interpretują? Że Polska obraziła się na Ukrainę? Czy że Kaczyński gra z Putinem? Jak oni to czytają? Nie, no czytają jednoznacznie, że jest to przedwyborcze. To bez cienia wątpliwości. To jest powszechna, to jest pierwsza lektura, którą pan znajdzie w każdym, nie wiem, przedwczoraj Financial Times dawał taką interpretację. Ale niezależnie od tego, że widzą w tym działanie
kampanii wyborczej, zdają sobie sprawę, bo wiem o tym, że Polska nie posiada żadnej dłuższej perspektywy polityki zagranicznej. Nie ma czegoś takiego. I to jest wyraźnie mi powiedziano w pewnej rozmowie, że nie dosyć, że kampania wyborcza ma swoje prawa, to nie dostrzega się w polskiej polityce zagranicznej jakiejś ciągłości, która się buduje na kimś. A dużo zabierze to w razie zwycięstwa obecnej opozycji w wyborach, odbudowanie tego i relacji z Ukrainą i pozycji Polski międzynarodowej? No, zna pan takie obiegowe angielskie powiedzonko, które mówi, zaufanie buduje się latami, traci się w sekundę, a odbudowuje się przez wieczność. Więc te skale czasowe są bardzo, bardzo trudne. Czy chodzi o to, że PiS nie PiS i jesteśmy jako Polska podpadnięci, no, po prostu? To jest rząd, który Polacy sobie wybrali. Polacy wybrali i nikt do tego nie ma innego podejścia. To jest jedno. Drugie, niestety tego rodzaju doświadczenie będzie w pewien sposób czyniło naszych partnerów ostrożniejszymi w oczekiwaniach. To znaczy, że nigdy nie wiadomo, co tym Polakom przyjdzie do głowy, tak? Tak jest. A po trzecie, powiedziałbym, być może najważniejsze w tym wszystkim, co nie jest wyjątkiem w przypadku Polski. My mamy nie tylko przyjaciół na świecie. Powiedziałbym, mamy wiele państw, które niekoniecznie nas lubią, które wykorzystają każde potknięcie Polski, wszystko jedno z jakiego powodu, uzasadnione czy nie, żeby wskazywać nas palcem jako kraj. Albo wchodzić na nasze miejsce i robić interesy zamiast... Absolutnie. Oczywiście, że tak. Zajmować nasze miejsce. Czyli sami sobie podkładamy nogi, tak? I teraz, kiedy znowu parę dni temu mieliśmy wzburzenie, że Ukraina nie uwzględniła Polski w długofalowych propozycjach współpracy zbrojeniowej, okazało się, że na konferencję do Kijowa Polska dostała zaproszenie i z tego zaproszenia nie skorzystała. To zresztą kolejny dowód na to, w moim przekonaniu, że ze strony ukraińskiej woli eskalacji nie ma, odwrotnie. Tutaj mówimy o jakichś zapowiedziach współpracy, która będzie się wiązała z czasem pokojowym, tym, co może się dziać po zakończeniu wojny, miejmy nadzieję, zwycięskim dla Ukrainy, gdzie Polska powinna mieć bardzo poważny udział w odbudowie Ukrainy. Ja nie powiem tak, jak niektórzy mówią, bo to jest niegodne. Dlatego, że tak pomogliśmy Ukrainie w zeszłym roku. Bo to nie z myślą o pomocy pomagaliśmy Ukrainie. Znaczy pomoc nie miała charakteru transakcyjnego, tak jest, prawda? Tak jest, nie miała charakteru transakcyjnego. Ale tak czy inaczej, wydawało się, że po tym wszystkim, co zrobiliśmy, jest naturalnym potwierdzenie, tak, Polska jest najbliższym nam krajem. W tej chwili tego potwierdzenia jeszcze nie będzie. A jak, proszę powiedzieć, w stolicach zachodnioeuropejskich, nie mówiąc o Berlinie, choć tu się powinno zacząć, interpretuje się tą wieloletnią antyniemiecką obsesję? To się rozumie jako niebezpieczny i bardzo niepokojący sposób znajdowania zagrożenia zewnętrznego dla uzyskiwania większego poparcia w polityce wewnętrznej. To nie ma wątpliwości, że to jest, manipulacja. Czy nikt nie traktuje się to poważnie czy niepoważnie? Jako aberrację? Traktuje się jako użycie niebezpieczne narzędzia, jakim jest, no użyję tego kolokwialnego słowa, szczucie przeciwko innemu państwu, co w przypadku stosunków polsko-niemieckich jest wyjątkowo niebezpieczne. A jak pan ocenia, czy reakcję Niemców, czy ona jest powściągliwa, spokojna przez te lata, tak? Jest bardzo powściągliwa. Wiemy, że Niemcy, rząd niemiecki, przynajmniej o rządzie mogę mówić, tak jak się czyta, czy słyszy, jest niezwykle oględny, należy do najbardziej oględnych
Przepraszam, tylko dodam najświeższa informacja potwierdzająca słowa pana ambasadora, że Ukraina zawiesza skargę na Polskę. Rozumiem, że chodzi do Światową Agencję Handlu. Czyli więc jest pod tytułem dajemy wam szansę na... Czyli uspokojenie, co jest mądrym gestem. Co jest mądrym gestem. Bardzo się z tego cieszę, bo wchodzenie w taką eskalację nikomu nic dobrego. Życzylibyśmy sobie, żeby była tutaj symetria mądrości, prawda? Ale myślę, że przez najbliższe 2 tygodnie nie możemy jej oczekiwać. Czy w ambasadach, czy w MSZ-ach mówi się, albo ten Kaczyński ma szmyrgla na punkcie Niemiec, czy jakim językiem? To jest może nie tak kolokwialnie? Nie, mówi się bardzo jasno. Z tego, co ja słyszałem, nie mogę brać odpowiedzialności za innych rozmówców, ale to, co słyszałem, to słyszałem opinię bardzo jednoznaczną, że to jest posługiwanie się, manipulowanie nastrojami, które nie ma podstaw politycznych i które jest po prostu tworzeniem złej energii. Narzędzie, tak naprawdę. Tak jest, absolutnie. A z tego, co pan ambasador mówi, to się układa mi w taką wizję państwa niepoważnego, nieprzewidywalnego, które prowadzi mało dorosłą, nieodpowiedzialną politykę, sprzeczną nie tylko z interesem Europy, Niemiec czy cholera wie czego, ale sprzeczną przede wszystkim z interesem własnym interesem. Nie da się ukryć, że to może gdzieś tam odwoływać się do pamięci historycznej o tym, jak wyglądała polska polityka zagraniczna w późnych latach 30. Chociaż wtedy byliśmy naprawdę autentycznie dramatycznej sytuacji zewnętrznej. Oczywiście, że tak. A tu mamy sojuszników z jednej strony, prawda? Tak. No ale jeśli chodzi o zachowania, no jeśli się czyta... Się śmieję, że wtedy była polityka dwóch wrogów, a teraz jest polityka samych wrogów. Tak? To prawda. Już w tej chwili, zamykając granice ze Słowacją, dopełniliśmy w gruncie rzeczy. No została nam chyba Litwa tylko jako państwo, z którym mamy... W razie czego nawet towarzysze nie będą mogli do Zaleszczyk się przedostać, prawda? Zdecydowanie. To jest mało przewidujące może. Tak. Panie ambasadorze, pan był bliskim współpracownikiem dwóch prezydentów, Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego. Jak z tego punktu widzenia człowieka, który na poziomie operacyjnym, psychologicznym, służbowym obserwował to z bliska, jak pan ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy? No, nie znajduję skali porównania. W sensie, że to jest inna bajka zupełnie, kompletnie? Zupełnie inna bajka. Inna od obu? Inna od obu. Tak? Inna od to obu. Nie jest tak, że powinowactwo polityczne między ideowe, ideologiczne między Dudą a Kaczyńskim powoduje jakieś powinowictwo polityczne. Ja nie widzę w tym niczego takiego. Czy to jest przepaść na korzyść Lecha Kaczyńskiego? Oczywiście, że tak. W wymiarze politycznym, intelektualnym, moralnym jakim? Ja zacznę od tego, że Lech Kaczyński był absolutnie państwowcem. Niestety w naszym kraju to słowo zostało znowu sprowadzone do takiego wytrycha, który ma tłumaczyć na przykład brak kręgosłupa moralnego. A jestem państwowcem, czyli służę każdemu po kolei. Nie. Państwowiec to jest ktoś, kto dokonuje wyborów i kto nigdy nie posłuży się interesem partykularnym, jeśli on będzie stał w sprzeczności z interesem państwa. Lech Kaczyński pod tym względem był absolutnie i bez cienia wątpliwości był państwowcem. Tu nie chodzi o stricte poglądy polityczne, bo poglądy polityczne są rezultatem jakby myśli, jak najlepiej realizować interes państwa. Natomiast bez cienia wątpliwości Lech Kaczyński rozpoznawał interes państwa, który jest długotrwałą wizją tego, jak Polska powinna się rozwijać. Andrzej Duda nie ma wizji. Nie zauważyłem niczego takiego. Ale głośno mówi. Głośniej niż obaj wspomnienie. Ja bym powiedział, no jednak takim przykładem tego jest ten wyjazd na paradę Pułaskiego.
nie tyle sam wyjazd, tylko powiedzenie, że jestem pierwszym prezydentem, który pojechał. Właśnie. No. Dlatego, że to nie jest... Jako były korespondent w Waszyngtonie, to mogę powiedzieć, że jest to prowincjonalna, bardzo przepraszam, impreza, która w żadnym punkcie, w żadnym wymiarze nie wymaga obecności prezydenta. Innymi słowy, to nie przypadkiem żaden poprzedni polski prezydent nigdy w paradzie Pułackiego nie uczestniczył. I jeśli pan mnie pyta o porównanie, to właśnie pokazuje, no to jest skala różnicy. Tym bardziej, że to jest zawsze chwilę po sesji ONZ-u, gdzie prezydent Polski tradycyjnie był. Tak. Ten pierwszy tak zwany segment wysokiego szczebla, czyli w połowie września ta obecność prawie że tygodniowa w Nowym Jorku to jest okazja, kiedy się spotyka zawsze z Polonią. Może szanowna małżonka czegoś nie zdążyła kupić. A tego to już nie... No staram się jakieś racjonalne jądro w tym znaleźć. Każdy ma swoją agendę, prawdopodobnie tak mówią Amerykanie, prawda? Każdy ma swoją agendę, my nie znamy tej agendy koniecznie. A format intelektualny prezydentów, o których wspomniałem i obecnego... No, nie było mi dane na tyle zgłębić się w ten format, żebym mógł oceniać. Mogę powiedzieć, że byłem w przypadku obu tych dwóch prezydentów, z którymi bezpośrednio pracowałem, czyli Aleksandra Kwaśniewskiego, chronologicznie, a potem Lecha Kaczyńskiego. Miałem do czynienia z ludźmi, którzy mieli pełne poczucie kierowania państwem, prowadzenia polityki zagranicznej, którzy byli traktowani poważnie przez swoich odpowiedników. Pamiętam kontakty obu prezydentów, choćby z prezydentami Ukrainy. Rolę odegraną przez Aleksandra Kwaśniewskiego w pomarańczowej rewolucji. Ja zresztą zwracam uwagę na takie gesty. Proszę spojrzeć. Aleksander Kwaśniewski wynegocjował z władzami Ukrainy, z prezydentem Juszczenką, niezwykle trudną, kontrowersyjną dla strony ukraińskiej kwestię odnowienia cmentarzu Orląt Lwowskich. Doprowadził do tego, że został otwarty z przywróceniem wszystkich tych rzeźb, elementów wystroju rzeźbiarskiego, który dla Ukraińców, dla władz ukraińskich, dla społeczeństwa ukraińskiego był kontrowersyjny. Polskie orły, amerykański lotnik, francuski piechur jako sojusznicy polscy. To było źle widziane. Zostało to zrobione. Prezydent Lech Kaczyński, pamiętam jak dzisiaj, jak pojechaliśmy wspólnie z prezydentem Juszczenką na cmentarz w Młynach, gdzie jest pochowany ksiądz Werbiński, twórca hymnu ukraińskiego. Cmentarz w Młynach, to jest pod Przemyślem, po stronie polskiej oczywiście, który jest takim świętym miejscem nacjonalizmu ukraińskiego. Co było też bardzo trudną decyzją, wymagającą odwagi, wymagającą spojrzenia w przyszłość. Czyli wzięcie pod uwagę tego, że ważniejsza jest przyszłość niż ewentualne przełamanie oporu i niechęci, który w Polsce mógł mieć miejsce, czy nawet ewentualnego niebezpieczeństwa. Czyli to są politycy, którzy pokazali, że widzą perspektywę polskiej przyszłości w kategoriach wieloletnich, a nie najbliższego tygodnia. Czy jako pracownik podwładny prezydenta Dudy miałby pan często poczucie zakłopotania? Ja myślę, że dzisiaj ja miałbym zasadnicze poczucie zakłopotania w odniesieniu do reprezentowania Polski, co jest potwornie smutnym dla mnie. Co jest w jakimś sensie zasadniczym obowiązkiem prezydenta. Ja mówię o dyplomacji, mówię o sobie. Myślę, że to jest bardzo smutna okoliczność w tej chwili. Ale reprezentowania w sensie, że to nie ten poziom, nie ten format, Jak dla mnie nie widzę podobieństw, nie widzę nawiązania do tego poziomu, jaki polscy prezydenci posiadali. A prezydent recenzujący filmy i rzucający uwagę pod tytułem tylko świnie i tak dalej? To jest niegodne zarówno prezydenta, jak i
prezydenta przede wszystkim dlatego, że prezydent reprezentuje wszystkich obywateli. I tych, którzy na niego głosowali, i tych, którzy na niego nie głosowali. Czyli powiedzieć, że ta prezydentura to policzek dla Polski jest przesadą, przerysowaniem, czy nie zupełnie? Ja mogę powiedzieć z całą pewnością, że po pierwsze, użycie takiego określenia wobec jakiejś części współobywateli jest skandaliczne. Po drugie, posługiwanie się potem wykrętem, mówienie, cytowałem. No wie pan, można cytować takie rzeczy, których jeszcze bardziej by się wstydziło. To nie jest żadne wytłumaczenie. Padły słowa i te słowa pozostaną. Te słowa pozostaną w moim przekonaniu do końca prezydentury, niezależnie od tego, co się myśli o dziele filmowym. No bo to akurat było kompletnie bez znaczenia. Tym bardziej, że sam pan prezydent przyznał, że filmu nie widział, więc recenzował jednocześnie film i część społeczeństwa. Tak jest. Szerokim gestem. Tak jest. Przy czym dla mnie absolutnie ma pan rację. Nie widzieć i oceniać to jest jedna rzecz, która niedobrze świadczy o mówiącym. A druga rzecz, no to przede wszystkim oceniać obywateli. Wie pan, powiedziałbym, polityk, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie należy do żadnej formacji politycznej, jak wiadomo, bo takie są zasady. Rezygnuje z członkostwa w partii politycznej. Nie może reprezentować partii politycznej, bo reprezentuje wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym określanie obraźliwe choćby jednego obywatela polskiego, uczciwego, który ma inny gust, jest nadużyciem. Czy jeśli opozycja wygra, to oczekiwałby pan, że pan Andrzej Duda będzie w wielkim hamulcowym, który będzie wsadzał kij i szprychy? No, ja... Czy właśnie będzie człowiekiem, w praktyce człowiekiem PiSu, a nie głową państwa? Znaczy ja stojący czytałem, na straży swojej byłej partii. Pan, na razie nie ma co mówić o wyniku wyborów. Wiadomo. W związku z tym, natomiast ja czytałem dlatego jednak... Mówię w razie gdyby. Ja czytałem coś na temat Trybunału Stanu. Na razie instytucja pusta. Na szczęście. To jest taka instytucja, którą życzyłbym sobie, jako Polak, obywatel, patriota, żeby nigdy nie była potrzebna. W całej historii mieliśmy tak niewiele... A teraz myśli pan, że może być? No wygląda, że chyba nie ma innego wyjścia. Mówi pan w odniesieniu do głowy państwa, czy nie tylko? No była podana lista osób, która według opozycji ma powody, żeby stanąć przed Trybunałem Stanu. I to samo w sobie jest już pewną recenzją tej epoki, która da Bóg mija. Tak. Serdecznie dziękuję panie ambasadorze. Dziękuję również. Dziękuję państwu.